Wow! Nie. Poleciał. Aha. To żeśmy troszeczkę popsuli mapkę. Patrz, co się dzieje! 3, 2, 1, rzucaj! Jest! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu Plac Zabaw. Jest dzisiaj ze mną Palion. A witam wszystkich bardzo serdecznie. Oraz mój moderator święty, siemanko. Witam serdecznie, witam. Moi drodzy, sezon 6 ruszył pełną parą i wraz z sezonem 6 została dodana lewitująca wyspa. Aż chłopaków ta siła wybuchowa odrzuciła. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co można zrobić ciekawego z tą wyspą. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, zostawicie pod nim tak z 5000 łapek w górę. Okej, a więc tak, moi drodzy, co przygotowaliśmy dzisiaj dla was? Forty kieszonkowe, złote oraz stadiony. Do tego mamy granaty, sprawdzimy, czy podmuch, który tak naprawdę on ją poddmuchuje, czy to wciąga w końcu ten wir. Panowie, proszę mi tu wyjaśnić sytuację. Poddmuchuje. Czyli to jest wir, który dmucha do góry. Dziwne. No, no dobra, niech będzie. Na sam początku, sprawdźmy, czy można tą dziurę może zabudować. Co? Drewnem, co myślicie? No dawaj. Tak jak kiedyś było, zabudowywali wypasioną wyrwę, jak powstała. Były takie filmiki w internecie, więc my dzisiaj sobie zabudujemy. Aha, mam fulka. Dobra, zabudujemy sobie naszą dziurę. Jestem w ogóle ciekaw, czy w tej strefie można budować tam koło tego wiru. Jeszcze nawet nie sprawdzałem. No i oczywiście pierwszy mit. Jak tam ta dziura wygląda od środka? Czy można na banie załadować? Zaraz sobie zobaczymy. Cyk, okej, ja tu już buduję. To taki pierwszy micik. Wiem, że widzowie bardzo lubią takie odcinki z wymyślania różnych dziwnych rzeczy dotyczących nowości. Nowych miejscówek. Nie ma podmuchiwać do góry, wiesz? Ale czekaj, czekaj. Na razie mogę budować, śmiało. Zobaczymy jak można... Nie mogę. Aha. Nie mogę. Faktycznie, ale patrz. Zróbmy jak najbliżej. Aha, tu nie można. Ale dziwnie. Jest to takie niesymetryczne, że tak powiem. Patrz. Dobra, tutaj można. Też nie można. Też nie można. W sumie ma chyba symetryczny kształt. Tak, ma. Tu ma cztery kratki. Tam ma cztery kratki, później na dwie, na jedną, na dwie. Ty, jest symetryczne faktycznie. Myślałem, że nie. A to jakbyśmy... Jest przemyślane. Jednak jest przemyślane, no. Tu mnie Epic Games zadziwił. Dobra, to skoro mamy to przemyślane, to co panowie? Ja lecę chyba po stadiony. To jest chyba takie najciekawsze. Czy można postawić w tej dziurze na środku stadion? A więc tak, teraz się zabawmy w taki mini quiz. Kto co wybierze? Jak rzucę stadion do dziury. A. Wow, wow, wow. Nie stanie się nic. B. Postawi się stadion. C. Macie jakiś pomysł na C? Poleci w siną dal. Poleci w siną dal. Dobra, no to ja stawiam na B. Że ja postawi się stadion. Że ja poleci w siną dal? No dobra. No. O to czekajcie, jakoś tak trafię, żeby było ładnie. Tak, żeby mi go zaznaczyło. Dobra, jest. Leci. Poszedł. Ty! Co się stało? Można postawić stadion, ej! Lecimy do środka! Patrz, patrz, patrz! Nie! Da się. Nie da się. Ty! Czyli kto wygrał? Odpowiedź B, Farela. Patrz, zatkałeś dziurę, zobacz. Zatkałem beton. Dziurę? No jest, dziura na dole zatkana, faktycznie. Teraz każdy będzie miał porzucie, nie? Polećcie sobie tam troszeczkę wyżej. Jeszcze raz też odlecę. Dobra. I postarajcie się wcelować w sam środeczek. Tak, tak, do środka, no tylko właśnie centralnie w oko cyklonu. Dobra, poszedł. Ty postawił się, kolejny, naprawdę. I ty, jak teraz zejdę tu pod spód? Ej, fajnie to wygląda. Fajny taki stadion, zarąbista arena. I czy teraz będziemy mogli to zabudować? Poczekaj, 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 czy jest... Ty, teraz w tym momencie na dole, na stadionie, mogę budować, ej. Zobaczmy jak ja rzucę jeszcze. Poczekaj, poczekaj. No dobra, dobra, no rzuć jeszcze raz do środka. Dobra. Leci. Poleciał. Aha. To żeśmy troszeczkę popsuli mapkę. Chciałem tak podbudować sobie daszek. O, 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 tak jak tutaj, patrz, cały czas mnie unosi. Jestem pod dachem, widzisz? Dobre, dobre, dobre. Ja wylądowałem. Tak samo jak ty. No, 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 czekaj, czekaj, teraz zrobimy inaczej. Pikuj na dół, mordo. Dobra, jestem bardzo nisko.
Stój, 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 stój! Jak se lata. Nie. Ale to leci fajnie. Kolejny! Ode mnie teraz. Chciałbym to jeszcze zabudować. Jeszcze chciałbym to zabudować, nie? Bo widzisz, u góry było, że tak powiem, szerzej. Nie mogliśmy tak wąsko zabudować, widzisz? A teraz tu możemy. Wiem, jak to zrobimy, patrzcie. Wow, 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 co tu się od Janie Pawla? Jakie lagi. No. Dobra, poczekaj jeszcze raz. Piąty stadion. Ej, ej, ej. Czaszkę mi widać w moim skinie. Dobra, stoję. Zróbmy to inaczej. O. Tak zrobię. Trochę popsuję, ale tak zrobię. Padłem na dół. Teraz jest arena PvP, zobacz! Teraz nie ma cyklonu! Wyląduje? Czy nie? Uuhu, było blisko, kto szuka pułapkę? Postaw tu teraz tego! Ktoś na to fort! Zwykły, tutaj gdzie ja jestem, widzicie? Dawaj, i mnie zamkniesz! Lecę w dół, dawaj! Nie, forta, nie impulsa! Ja nie mam forta, święty, ty masz forta. Tych złotych nie macie? Forta. Dobra, no to lecimy. Lecimy szybko po tamte. Ta. Okej, jesteśmy z powrotem. Farel pikuje na bańkę, ci powiem kiedy. Jeszcze nie. Dobra. Jestem u góry. I teraz pikuję, jak będziesz mi widział na dole, żebyś mnie zamknął tym fortem. Dobra, czekaj, nie mogę przypikować, ej. Dobra, pikuję powoli, powoli, powoli. 3, 2, 1, rzucaj! Jest! Jestem! Jestem! Jestem, mamy drzwi! Jestem w porcie uwięziony, ty! Idealnie, idealnie! Woo! Ale tu się nie da wskoczyć nawet tego forta. No widzę, widzę. Ja nie mogę. Czy ja mogę budować? Nie mogę. Ale wiksa, stary. Powiem wam tak, że ja nie mogę wylecieć już teraz, w tym momencie. No, w sumie no nie. Bo jestem pod poszyciem. Dobra, to coś zrobię, stary, czekaj. No, a możesz wylądować na tym? Właśnie nie, nie da się. Chcę jeszcze jednego. No dobra, spróbuj. Ja mam jeszcze na wszelki wypadek jeszcze stadion. Dobra. Okej, na wszelki wypadek przypierdziel stadionem mi w łeb. No, trafiłeś w dobrym prawie że miejscu. Czekaj, a tutaj jeszcze na dół może stadion, czekaj. Tak, dobrze, rzuć, czekam. Uwolnij mnie, mój bohaterze. Tylko mojemu pieskowi się ogon trzęsie. Dobra. Wyleciał Farel, ale... Wleciał pod drugi stadion! Znaczy ten, pod drugi fort, no way! Strzelajcie w ścianę. Widzicie moją strzałeczkę na mapie? To można powiedzieć, że... Kurczę, wleciałem do oka. Dobra, jestem, wyszedłem! Woo! Okej, okay, dobra. Jak wyszedłeś? Dołem, nie widziałem, że zbugowane. Okej, czyli powiem wam tak. Ziemi prawie że w oku dotknąłem jeszcze blisko! Było blisko. Czas sprawdzić kolejny mit, mordy. Chodźcie tutaj teraz wszyscy ładnie. Właśnie. Byłem ciekawy, czy ta kostka dalej kopie prądem. Wydaje mi się, że tak, bo przed chwilą strzeliłem i... Oh, fuck. Nikt nie dostaje. No. No, ona strzela tak tam... W te kamienie? Po prostu nas chyba nie dosięga, nas chyba nie dosięga. No, nie dosięga. A strzelajcie, ja tam wlecę, będę latał. No właśnie, właśnie, spróbuj. Zbliż się. Dostałem, ale nie zabrało mi HP. Ale gdzie poleciałeś? Daleko? Nie, blisko. Dobra, lecę. Ale też HP mi nie zabrało. Dobra, to wy polatajcie, a ja was będę do was strzelał. Aha, palion dostał. Wow! Teraz ładnie żeś przyjął. Pali on znowu. Patrz, co się stało. Dobra, trzeba zrobić tego. Strzelić i lecieć. Okej, przyjąłem, ale mi hapsy zabrało. Dobra, czyli wiemy, że kostka bije. Lecimy, mordeczki, zobaczyć kolejną rzecz. A wiecie jaką? Czy można wjechać do środka wózkiem golfowym i sklepowym? To będzie ciekawe. Co, chłopaki? Co jest? Najechałeś na jump pad, zobacz. Można, można, wpruwam. Ale... Ups! Nie o to mi chodziło. Nie mogę wyjść! Mogę! Ej, auto się skończyło, a ja przeżyłem. How? Jak to jest możliwe? Ta strefa... Patrz, 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 patrz. Widzę. Poszedł do góry.
się wspinam. Wiecie co, ziomeczki? Zróbmy tunel grawitacyjny. Taki pionowy. No właśnie, czyli ta strefa działa tak samo jak bounce pad. Że mimo, że nas wywali w górę, to i tak po upadku nie zadaną obrażeń. Dobrze mówię? Chyba tak. Wlecę jeszcze raz, patrz. Otwiera ci się lotnia zawsze, jak wylecisz z tego. No mi się niestety nie otworzyła. Lecę. Wow. Mamy jeszcze autko, czy się rozwaliło już? Ja mam, ale nie wiem, czy teraz się rozwali. Aha, i moi drodzy, z tego co się dowiedziałem, to jeszcze taka informacja, prawie że na sam koniec. Mapa wczoraj się ludziom pobugowała. Wyspa, która się unosi, była gdzie? Koło Karkołomnego, czy gdzie ona była? No, gdzieś czekaj, tutaj. W tym miejscu. Gdzieś tutaj, tak, koło... Ja mam zbugowane. Tak? Mi się tutaj. To podeszlesz tak. Mi screena od razu na maila, ja to wrzucę na odcinku. Tak, dobra. I są teraz spekulacje, że ta wyspa będzie się przemieszczała co tydzień w inne miejsce albo w miejscach, w których były po prostu runy. I niestety Epic Games, no, lecimy wszyscy w trójkę. Niestety Epic Games, dasz radę na dół? Chyba nie, nie co? Nie da się. Nie da się pikować tak jak, no tak jak normalnie, nie? Patrz co się dzieje! Jeszcze raz! Ej, odkryłem coś ciekawego, dawajcie jeszcze raz. Ja do was strzelałem, jak wyskoczyłem. Tak. No i są spekulacje, że Epic Games niestety dało przysłowiowej że zdradziła całą fabułę, no, w bugu, nie? Zdradzili całą fabułę w bugu. Dobra, jedziemy jeszcze raz i spróbujemy zrobić wyskoczyć autem i ja do was strzelam z broni. Chyba. Czyli moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, czy rifty są na mapie, tak są na mapie, ale w losowych miejscach. Również występują w postaci przedmiotu Rift to go. Poczekajcie, ja wezmę od razu w ogóle sklepowy jeden, żeby było ciekawiej, zaraz. Czekaj, dobra, spróbuję jeszcze raz. Hop. Jak? Tak, tak, już wjeżdżamy, koło, zobaczę budę sklepowy. Woo! I co? No! Jak poleciał. Yeah! Ale mnie wyrzuciło. A ja normalnie. A! Siadaj do niego! Się spadnę. Aha, dobra. Nie zabrało mi HP. Mój gdzieś poleciał. Dobra, gdzie jesteś, Palion? Autem? W wodzie. W wodzie? No. A co ty robisz we wodzie? Okej, kolejna próba, Palion, wjeżdżaj. Ja będę do was strzelał, zobaczymy, czy znowu będzie was tak obracać jak gówno w betonerce. Dobra. Lecę. Lecisz. Ogień. Ładnie. Ładnie. Czekaj, czekaj, jeszcze nie mogę wyskoczyć, teraz wyskakuję. Nie. Jakoś wtedy się tak. O. Aha. Udało. Dobra, po prostu nam się udało. Okej, okay, czas sprawdzić ostatni mit, czyli czy granaty się unoszą w powietrzu. Już ląduję. Jestem. Obstawiam, że tak. Obstawiasz, że tak? No dobra. Mhm. Rzucam pierwszy. Poszedł, chłopie! Wow! Rzucajcie w kostkę, może się zdenerwuję. Ty. Ale one... Jakoś nie wiem, niektóre wybuchają, niektóre nie. Wiesz, ja też po takim czasie. Chyba, ej. Tak normalnie, tylko że... Patrz, leci dymny. Leci dymny, poszedł. Dymiak, centralnie w kostkę. Pięknie to wygląda. Kostka się zebździła. Dobra, boogie bomb. Dyskotekowa kula. Dyskotekowa kula, zobacz. Ile ty tego masz? Już nie mam. Wow. Zdenerwowała się. Oh no. Okej, okay, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Wbijajcie również do Paliona. Ja, chłopaki, zabrażam. Dziękuję wam za pomoc w nagraniu tego odcinka. Również dziękujemy. Również dziękujemy. A wy, widzowie, jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł, co można zrobić z tą latającą kostką, oczywiście piszcie w sekcji komentarzy. Ja dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, yo! Come on!